Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Spadenuxa. Dzisiaj coś dla świeżych użytkowników Linuxa całkowicie, którzy chcieliby przejść sobie z Bindy na Linuxa. Słuchajcie, ale bez robienia dual boota, tak, żeby nie niszczyć tego, znaczy nie niszczyć, żeby nie było strachu, że zepsujemy sobie Windows'a. Co będziemy potrzebować? Dwa pendrive. Dwa pendrive. I jeden pendrive będzie potrzebny, no tak, powiedzmy 8 GB. To będzie pendrive, na który nagramy Linuxa Mint. Drugi pendrive, najlepiej żeby to był 32 GB, a będziemy na niego instalować minta, czyli będziemy mieli minta przenośnego. Ewentualnie można użyć takich rzeczy. To jest kieszeń, tak to jest druga kieszeń, ja tego akurat będę używał. Dwie zwykłe kieszenie, ta kosztuje 11 zł, to jest USB 3.0 sprawdzone działające link będzie pod filmem do tej aukcji. Od razu mówię, nie uszkodzimy sobie Windowsa, to nie jest dual boot. Pokażę Wam to wszystko całkowicie od zera. Łącznie z ustawieniem ewentualnie UEFI i BIOSu, żeby to by startowało. Ok, mamy pulpit Windowsa i teraz tak, ja Wam dwie takie półmetody można powiedzieć tego wszystkiego, bo można skorzystać z zwanej aplikacji Ventoy. Czyli jeżeli też użyje na przykład dysku SSD, to może na ten dysk SSD wgrać 20 pingwinów i mieć fajnie do testowania. Pierwsze, odpalamy sobie przeglądarkę i możemy nagrać ISO naszego kochanego minta za pomocą dwóch programów. Jest albo Rufus, tak, ewentualnie mamy Balena ITER. Ja użyję tutaj Balena ITER, gdyż moim zdaniem jest po prostu lepszy. Teraz tak, jest opcja tak zwanego użycia Ventoya. Ventoy to jest taki programik, który umożliwia nam wrzucenie na przykład na pendrive albo na dysk SSD zewnętrzny. Kilkudziesięciu ISO z Linuxu do testowania był film na kanale. Jak najbardziej zapraszam do tego filmu. Tam dokładnie wytłumaczyłem co, gdzie i jak. Obieramy sobie, będzie to robione na przykładzie Linux minta, tak? Więc wchodzimy na stronę linuxmint.com. Pobieramy sobie tutaj ISO z naszego pięknego serwerka. To wszystko mam pobra pobrane, już wcześniej zrobione, przygotowane. Jest to oczywiście wszystko bezpłatne, więc nie ma najmniejszego problemu. No i teraz tak, odpalamy sobie balena iter, tak? Wkładamy ten mniejszy pendrive, czyli ten powiedzmy 8 GB. no i dajemy oczywiście fresh, from file, wybieramy sobie gdzie to tu mamy te pobrane, tu mamy pobrane, wybieramy sobie ISO, Minta, tak, select target, no i tutaj ja sobie, powiedzmy ja tego nie będę już nagrywał, bo mam to zrobione powiedzmy wcześniej, tak, wybieramy nasz pendrive, select, nagrywamy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie dane na tym pendrabie zostaną wymazane do zera, trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Czego nie powiedziałem w intro, to wymagania sprzętowe minta. Najlepiej, żeby to było 4 GB RAM, około 20 GB na dysku twardym procesor 64 bity. Pff, tak to nam tutaj. Jeżeli chodzi o Vento, możemy go sobie pobrać też bezpłatnie. On jest tutaj, dokładnie Ventoy 1.099. No i tutaj wybieramy po prostu install, to nam się robią takie dwie partycje po instalacji. Oczywiście wszystkie dane też są kasowane to jest Albo, Albo, albo nagrywacie na tego 8 GB pendrive'a za pomocą balena ITER albo jeżeli macie dużego pendrive'a powiedzmy no te 16 to no tak średnio, bo to na 2-3 pingwiny się wystarczy nie? albo 32 GB no to wtedy możecie sobie to ISO po prostu skopiować tak dajecie tutaj install i ten jeżeli chodzi o to jak to wygląda już po zrobieniu to po zrobieniu mamy tutaj dwie partycy będą takie way to Effi i druga Ventoy Wchodzimy sobie tutaj na Ventoy i proszę bardzo, to jest mój zewnętrzny dysk USB. Ja tu mam kilkanaście pingwinów, które działają bez najmniejszego problemu. To są instalacje. Na tym nie instalujemy Linuxa Mint, tylko to jest program, który umożliwia nam zgranie tych ISO, żeby mieć wszystko w jednym miejscu i sobie testować. Po to to tylko i wyłącznie jest. No to teraz przechodzimy na żywy sprzęt i pokażę Wam jak mniej więcej ogarnąć BIOS, żeby nam startował po prostu z... Z danego pendrive'a każdy BIOS, każdy EFI jest inny. To trzeba się konsultować z własną instrukcją albo w necie znajdziecie instrukcję, który tlewisz. to no może być F8, może być F11, może być F12. Przy starcie, tak? Chodzi o to, żeby wybrać sobie z którego napędu nam się to uruchomi. Jedziemy na żeby na sprzęt. Ok, jesteśmy w BIOSie. Do BIOSu wchodzimy przeważnie albo F2, albo Delay te. F2 to przeważnie na laptopach jest, ale to trzeba sobie skonsultować z instrukcją własną, tak? Po co tu jesteśmy? Po to, słuchajcie, ten BIOS może oczywiście troszeczkę inaczej u Was wyglądać, to jest normalne. Co jest ważne, wyłączamy Secure Boot. Wyłączamy. Ustawiamy powiedzmy tak jak tutaj albo macie opcję Disabled. To też poczytajcie sobie w instrukcji do waszej płyty głównej. Myślę, że to jest bardzo rzecz potrzebna po prostu. Na Linuxie jest to zupełnie nie, nie Teges, a będzie prościej. Również jedenastka bodajże po instalacji Secure Boot'a już potem nie wymaga, nie sprawdza i tak dalej, powinno ładnie nam to wszystko chodzić. Słuchajcie, ja tutaj mam trzy dyski twarde i teraz, tu jest taka emulacja, powiem to w ten sposób, kioxia, kioxia, duży dysk Kioxia, który mam, on mi tutaj emuluje naszego Windowsa, tak, tak to ma wyglądać, to jest Wasz budowany dysk w kompie, laptopie, cokolwiek innego. Samsung to jest akurat, to jest ten dysk, to jest ten pendrive, Wasz 8GB instalacyjny. Dla mnie to będzie Ventoy po prostu. Natomiast Adata to jest akurat dysk 128GB też SATA. I na ten dysk będziemy instalować. Czyli to jest emulacja pendrive'a 32GB. Po prostu zróbmy sobie to. Ułóżmy to w ten sposób. No i oczywiście wybieramy sobie tutaj butowanie z naszego dysku. Tak, UEFI, cokolwiek tam ewentualnie innego tam macie dajemy sobie, tak, ja mam tutaj Wentoya akurat, muszę tutaj minta znaleźć linux min 22, cinamon iso, tak, ja sobie to wybieram i tak dalej jeżeli nie używacie ventoia no to wtedy macie po prostu normalny wtedy wam się pojawia coś takiego, tak dajemy sobie start linux min 22, no i widzimy się w samym systemie Dobra, porucham, nie taki ekran to jest nasz Linux Mint, tak zwany Live. I teraz też propozycja. Jeżeli macie to odpalone już na tym docelowym sprzęcie, sprawdźcie sobie wszystko, czy wam działa WiFi? fi czyli klikamy tutaj, pokaże wam się karta WiFi z dostępnymi sieciami, czy tu jest wszystko ok. Jeżeli macie... Jakiekolwiek inne urządzenia, zobaczcie czy one po prostu działają, czy są widoczne, ewentualnie zapoznajcie się z tym systemem, podklikajcie sobie tutaj tak dalej tak dalej. Sprawdźcie także tutaj w Devices, Tymczasowo jest po angielsku, ale to będzie po polsku. Sprawdźcie sobie czy jest widziany wasz drugi pendrive. Jeżeli jest ok, pasuje wam ten system, to klikamy Install Linux Mint. Pokaże nam się taki instalator, wybieramy sobie tutaj język polski, zjeżdżamy na dół kółkiem, ewentualnie czymś tam innym. Dajemy sobie naprzód, tak, klawiatura nam się zgadza. Tutaj zainstaluj kodeki multimedialne, zaznaczamy to. Będzie nam to potrzebne, jak najbardziej. Dajemy sobie naprzód, no i tu po chwili pojawi Wam się takie okienko, tak. U Was prawdopodobnie będzie tutaj napisane, że instaluj obot Windowsa, albo, albo ewentualnie coś takiego. Ja tutaj mam puste dyski akurat, więc tak to u mnie wygląda, ale... Wybieramy sobie użyj innego rozwiązania. To będzie na samym dole tutaj wyglądało sobie tak. Przechodzimy tutaj. No ja tutaj mam troszeczkę dużo dysków powiem to tak Pojawi nam się coś takiego Tutaj wy prawdopodobnie będziecie mieli widoczne NVME, coś tam jeżeli macie budowany dysk w kompie, jest do dysk NVMe na przykład ewentualnie jakikolwiek tam inny z baz Windowsa tu będzie pisało NTFS i tak dalej, i tak dalej U mnie nie ma żadnych dysków dlatego i mam dość dużo dysków tutaj podpiętych, dlatego to wygląda jak wygląda żeby się połapać najprędzej co jest, co, możemy kliknąć sobie tutaj wtedy będziecie widzieć, tak? No wiadomo, że u mnie ten dysk to jest akurat Ventoy, tak? SDD to jest mój emulowany pendrive, na który będę instalował yy, Mint'a tutaj. Resztę dysków powiedzmy, że nie ma. Musicie bardzo udowodnić, że dysków innych nie ma. I co teraz będziemy sobie robić? Musimy po pierwsze yy, stworzyć sobie tutaj partycję. No i jedziemy sobie po kolei. Dajemy sobie rozmiar partycji powiedzmy 700 MB, tak? Podstawowa jest OK. Tutaj wybieramy sobie FAT32, wybieramy sobie partycję systemową EFI, tak? bo to jest potrzebne. Pamiętajcie, wszystko robimy tutaj na pendrive'ie, trzeba to sobie uważać na to. Tak? Klikamy sobie tutaj w dostępną przestrzeń, tworzymy następną partycję. Partycja główna root, tutaj na niej będzie wszystko. Jako, że to jest pendrive, to możecie sobie tutaj to po prostu zostawić tak jak jest. Czyli dać pełny jego rozmiar, tam nie wiem ile będzie, 32 giga minus te 700 i tak dalej, i tak dalej, nie? To, to już dowoli, możecie ewentualnie stworzyć sobie tutaj partycję root osobno i, i home osobno, chociaż na pendrive to jest całkowity bezsens, takie dzielenie się, to myślę, że nie ma to najmniejszego sensu. To, jeżeli chcielibyście mi wszystko podzielić, to to jest partycja główna root i na niej trzeba dać 20 giga, tak? A że za chwilę macie pendrive a 32 GB emulowanego, tak, to wam zabraknie miejsca na home, bo będzie miał tylko 12 GB i będzie masakra. Dlatego ja mówię, zrobicie tutaj jeżeli to jest na pendrive, robicie jedną główną partycję root maksymalną po prostu i tyle. I to jest wszystko. I w tej chwili mamy tutaj zrobione, to jest nasz pendrive, tak. Mamy partycję startową EFI i mamy tutaj partycję rozruchową razem z naszymi rzeczami dostępu. Tutaj klikamy sobie tutaj w urządzenia do instalacji programu rozruchowego i wybieramy nasz pendrive. Czyli w tym wypadku to będzie SDD. Dokładnie tutaj to musimy wybrać. Jeżeli wybierzecie NVMe to Wam się na głównym kąpie zainstaluje i może Wam wszystko porozbalać. Dlatego tutaj zwrócić uwagę, tu wybieramy tam, gdzie jest nasz. Pendrive, po prostu proste i logiczne. Sprawdzamy 10 razy, czy wszystko jest ok, tak? Jeżeli jest ok, dajemy sobie, zainstaluj. Patrzymy sobie tutaj, to jest jako ESP, tak ma być, bo to jest partycja startowa. i X4 to jest druga, tak? No i teraz ten proces, jeżeli macie, bo powiedzmy, to jeszcze trzeba użytkownika zrobić. Jeżeli macie pendrive'a dość wolnego, to trochę to może sobie potrwać. Jeżeli macie SSD, to będzie dużo, dużo szybciej to szło. Potem wam pokażę jeszcze, tutaj mam laptopa, tak, tego sera starszego. I ja wezmę dokładnie ten mój Linux Mint, którego teraz instalujemy emulowanego pendrive'a, wrzucę tam i tam go Wam po prostu uruchomię, to już z telefonu nagram, bo nie mam innej chyba kamery. Może coś, o może z tej coś złapię. W każdym razie zobaczycie sobie, że ten Mint zainstalowany na tym pendrive'ie, on będzie chodził na każdym kompie. Idziesz do kogoś, chcesz swój system, Bóg, wkładasz i jest OK. System jest oczywiście zapisywalny, bo to jest całkowicie zainstalowany Linux Mint, na pendrive. Dobra, to widzimy się już po tej całej zabawie. To może trochę potrwać. Dobra, skończyło się kopiowanie, to teraz dajemy sobie, y, uruchom ponownie komputer po prostu. Postaram się to y, pokazać cały ten proces y, zamykania i wybierania sobie ISO ewentualnie z tego. Wy, wyciągamy, tak? To teraz wyciągam sobie tego mojego in, pendrive'a instalacyjnego. Teoretycznie jest więc powinno być wszystko OK. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi grabber tutaj przeżyje. U mnie F8, ja teraz ciskam sobie F8. U Was może być F11, F12, zależy od płyty albo, albo czegoś, żeby dostać się do boot menu, tak? Bo w ten sposób to jest zrobione. Trzeba go zbutować z pendrive'a, ewentualnie zewnętrznego dysku. Tak jak u mnie to widać, mam nadzieję, że będzie działać. No i mamy. I teraz mamy wybrane, wszystko fajnie. Wybieramy sobie Ubuntu, tak? 920SK chyba to jest. I teoretycznie nam się teraz powinno ładnie ładować. No i się ładuje dokładnie tak. Teraz mi się uruchamia z pendrive'a, tak, z tego mojego pendrive'a, Ok, mamy ekran logowania, no to się logujemy, poczekamy sobie, tu będzie oczywiście takie, takie menu powitalne nam się pojawia i tak dalej, i tak dalej, na razie nas to nie interesuje zupełnie, tak, przechodzimy sobie do eksploratora plików, czyli tutaj do naszego tego, no i powinno być wszystko ładnie. Spójrzmy sobie tutaj, nie wiem, albo spójrzmy sobie na pulpicie katalog jakikolwiek. Test po prostu, test. Dobra, jest test, super. Mamy zapisane. No i mamy pendrive'a naszego działającego z Linuxem Mint. Możemy go użyć w każdym innym kompie. Tak jak powiedziałem, przechodzimy teraz na laptopa, postaram się tam pokazać jak to mi się tutaj ładnie załaduje. Okej, okay, mamy tutaj laptopa, trochę, trochę spartańska, ale mieszka z tym. Podłączamy USB-ka, podłączamy USB-ka, włączamy laptopa. Okej, okay, ja sobie tutaj klikam do boot menu i któryś albo F12, albo F8 mi tutaj zareagował, tak? Słuchajcie, tutaj mam dwa dyski. To jest Debian, znaczy to jest LMDS 6 na Debianie i to jest wewnętrzny dysk, a Ubuntu, którym się pojawił, to jest dokładnie to. To jest dokładnie ten sam dysk i teraz go sobie tutaj klikam, czyli odpalam Ubuntu. Jeszcze wam w systemie pokażę, że odpala się Ubuntu zresztą widać, że miga z tego, a nie z wewnętrznego dysku. Logujemy się. Tak ja mówię, zamiast tej kieszeni możecie pendrive'a sobie użyć. Proszę bardzo, Linux Mint. Gdzie on tutaj ma jakieś info dokładniejsze? Dajmy sobie informację o systemie, tutaj chyba będzie coś ten, tak, nie widać, moment, zrobimy zooma, przynajmniej spróbuję zrobić zooma, może będzie wtedy cokolwiek widać lepiej, o, 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 o. proszę bardzo, Mint 22C na MON 680, wszystko pracuje normalnie i tu mamy zainstalowanego Minta na pendrive. po prostu. Z każdym Linuxem można praktycznie zrobić tak samo. Czasami jest więcej grzebania, czasami mniej. Jeżeli chodzi o minta, mi parę minut roboty i system stoi nam na tym po prostu. W tyle, kończymy. Ca ca cały, że tak powiem, cała zabawa jest ogarnięta, tak? Mam nadzieję, że ten film się przyda trochę osobom, bo nie wszyscy chcą robić Dual Buta. Boją się, że coś się rozwali, by psuje i tak dalej, tak dalej. A dzięki temu filmowi to... Macie linuxa, on chodzi dokładnie tak samo jak na wewnętrznym dysku twardym. Chodzisz pełna USB 3.0 ma full, wypas, prędkość, więc tutaj nic wam nie będzie zwalniać. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić z tym pingwinkiem, tak? Własnym na pendrive'ie albo na pendrive'ie wiadomo, że to będzie chodzić kiepsko i wolno trochę, chyba że macie szybkiego pendrive'a. Dlatego tak jak mówię, najlepiej kupić sobie taką kieszeń, 11 złotych kieszeń, dysk do tego 128 GB i macie pingwina. Do zabawy na każdym kąpie. Jeżeli chcecie sobie, nie wiem, w szkole odpalić pingwina, proszę bardzo, bierzecie ten swój dysk, podłączacie do USB-ka i macie swój własny system przenośny. Po prostu miłej zabawy, pozdrawiam Bartek z kanału Śwedniuksa. Cześć.